Państwa plantacja pomidorów dla przetwórstwa. Odmiana bardzo wczesna. W tamtym tygodniu staliśmy z producentem, że zaczynamy dojrzewanie produktem Haskon M10. Jeszcze potem przez telefon ze względu na pogodę ustaliśmy, że dolejemy pół litra tefonu. Nazywam się Piotr Borczyński. Od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych. Pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mnikowie, oddział Zarzeczewo. Zobaczcie, jakie są efekty. Delikatnie rośliny przycięte po wierzchu. Tefon takie powoduje rzeczy, ale nie jest zniszczona, więc te drobne owoce spokojnie dorosną, a te, które zaczęły się już wybarwiać, będą się wybarwiać, ponieważ w zeszłym tygodniu była bardzo duża presja zarazy ziemniaka. Tutaj akurat na tym polu nie ma, ale drugie pole, gdzie producent ma też odmianę troszeczkę później posadzoną i późniejszą, gdzieś tam ta zaraza się trafia, więc należałoby opryskać pole następny raz produktem Akrobat, który bardzo dobrze działa interwencyjnie, dorzucić jakiś nawóz jeszcze wapniowy, żeby nie było suchej zielenicy wierzchołkowej, w zależności oczywiście od jakości gleby. Natomiast dajemy drugą dawkę Haskona M10, też 3 litry na hektar. Myślę, że dodamy też po pół litra tego etefonu, żeby tą górę trzymać, żeby ona nam dalej nie rosła w krzaki, bo te krzaki nam do niczego niepotrzebne. Można do tego dorzucić, jeżeli nie będziemy dorzucać wapnia, to można dorzucić azot z wysokim potasem typu King Life potasowy. Nie ma najmniejszego problemu, on przyspieszy proces wybarwiania się owoców.